Witajcie. Tydzień temu mówiłem Wam o mojej propozycji interwencji w Komisji Europejskiej dotyczącej projektu polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Przeanalizowałem, przygotowałem materiał i zaprosiłem do współpracy wszystkich z prodemokratycznej opozycji w Parlamencie Europejskim. I dziś jestem mocno zbudowany, bo udało się lepiej niż by można oczekiwać. Pod moją propozycją działań podpisała się znaczna liczba europosłanek i europosłów, wychodząc poza polityczne podziały. To daje nadzieję, bo już naprawdę nie czas na swary głupie, jakby to Brzechwa powiedział. To czas na wspólne działanie. Tak, opozycja jest silniejsza. W interpelacji do Komisji zwracamy uwagę na newralgiczne kryteria oceny projektu polskiego KPO, kluczowe z punktu widzenia walki o praworządność, prawa człowieka, samorządność i rozwój gospodarczy Polski. I chcemy o tym z Komisją rozmawiać. Organizujemy spotkanie na najwyższym szczeblu. Bo przypomnę, jest czas od złożenia projektu KPO, co stało się na początku maja. Instytucje europejskie będą go oceniać. Mają na to 3 miesiące. I musimy w Europarlamencie zadbać o to, żeby pieniądze poszły rzeczywiście na gospodarkę, a nie na pisowską oligarchię i propagandę. Mówiłem też o tym podczas posiedzenia Senatu w miniony wtorek. Ten tydzień to również kwestia wolności mediów i społeczeństwa obywatelskiego. Przygotowujemy w parlamencie raport dotyczący tzw. slapów, czyli pozwów sądowych wnoszonych nie po to, żeby sprawę wygrać, ale po to, żeby zastraszyć i wyciszyć krytykę. Jestem oczywiście posłem sprawozdawcą. Wiecie, że tematu wolnych mediów nie odpuszczam. Slapami posługują się i firmy prywatne, i władze publiczne, co widzimy na przykład w Polsce PiSu, kiedy władza ciąga po sądach aktywistki, obrońców demokracji i praw człowieka, dziennikarzy. Potrzebujemy legislacji europejskiej w tym obszarze. Projekt ma być już na jesieni. Potrzebne są również konkretne inwestycje w wolne media. Lokalne, regionalne i obywatelskie. I tu jestem dumny, że jestem współautorem europejskiego pilotażu przewidującego konkretne środki na granty dla takich mediów. Z tematów europejskich jeszcze jedno. Konferencja w sprawie przyszłości Europy, która rozpoczęła się w minioną niedzielę. Rok dyskusji i negocjacji dotyczących przyszłości Unii Europejskiej, w których mogą wziąć udział wszyscy – obywatele, organizacje, instytucje. Jeszcze pewnie wiele razy na ten temat porozmawiamy, więc nie będę tematu wyprzedzał. A co w weekend w regionie? Spis powszechny? Wiadomo, walczymy dalej. To będzie jednak trochę inny weekend niż zwykle, ponieważ już w niedzielę wybieram się do Strasburga właśnie na konferencję o przyszłości Europy. A od poniedziałku Bruksela i kolejna sesja plenarna. Pozdrawiam Was serdecznie z Parlamentu Europejskiego.